kontynuując dalej naszą rozmowę, chciałbym się dowiedzieć też jeszcze, ile na dzień dzisiejszy liczy kolegi hodowla gołębi? No aktualnie ustabilizował się taki stan, że na zimę plus minus 100 gołębi zostawało. Łącznie rozpłód i lodowy. Tak, tak, tak. W gołębniku rozpłodowym to jest około 40 gołębi, bywa zawsze w gołębniku lotowym około 60. Z tych 60 gołębi ja sobie formuję w miesiącu marcu tą 50 do GMP, tam powiedzmy 2-4 gołębie zostają poza serią, przeważnie jakieś gołębie roczne. Natomiast pośród tych gołębi, co są w rozpłodzie, no, łączę sobie w stosowne pary. Jeżeli chodzi o rozpód, może tu krótko powiem. Te ostatnie lata wymagały pewnej przebudowy, bo no, nasz sport się bardzo zmienił i po prostu to, co było kiedyś dobre, dzisiaj jest niewystarczające. Udało się mi do mojej hodowli wprowadzić wiele wybitnych gołębi o wybitnym pochodzeniu, chociaż może normalnie z punktu finansowego nie mógłbym zakupić takich gołębi, ale dzięki takiej sympatycznej współpracy z panem Markiem Rzepką, zresztą znanym w całej Polsce, człowiekiem po prostu, który zainwestował w hodowlę, ale jest to człowiek inteligentny i doskonale to wszystko ogarnia. W mojej hodowli znalazło się od niego dużo pojedynczych gołębi z różnych szczepów. Ja przepraszam, że przegrał, bo akurat jeżeli jesteśmy przy postaci pana Marka Rzepki, to sobie przypomnę, ja kiedy tutaj kilka lat temu robiłem u kolegi Stanisława zdjęcia, to właśnie zapamiętałem takiego gołębia Marka Ruzensa, które tutaj kolega miał w swojej hodowli. Tak. Są dalej te gołębie jeszcze? Tak, oczywiście. To kontynuujmy wtedy, nie będę przerywał. No i powiem tak, że zaczęło się, bo tak, kolega Marek mnie zapraszał do siebie, to tak lata, początek lat 2000, kiedy wprowadzał te pierwsze swoje fantastyczne gołębie, tam miał Rozensy od świętej pamięci Marka Rozensa, miał drapy, ale to w ilościach, powiedzmy, tam 20 i więcej tych gołębi. Później sprowadził gołębie od Hermesa z najwyższej półki. Gołębie te typowo długodystansowe naloty z nocowaniem, jak również te z linii słynnego Pita, którego no, imię jest związane z Pitem de Verdem, bo ten gołąb jest z hodowli Mulemansa. Także następnie pan Marek sprowadził, kolega Marek sprowadził gołębie od Detera, to były z... Van den Abele. Van den Abele. DV03400, początek. Po prostu te gołębie to absolutnie najwyższa półka, zresztą koledzy na Śląsku, pan Kaiser, pan Bochenek, pan Wiosna i tak dalej, wiedzą coś na ten temat. I tak jak mówię, takie pojedyncze gołębie wprowadzałem, przy czym... Ale z tego, co pan mówił, to zawsze były dokrzyżowywane do zawsze do moich gołębi wychodzących, tak, się z Napoleona i Brandt. Tak, tak, do mojego szczepu, bo to mnie interesowało najbardziej. I panie Krzysztofie, powiem tak. Ja zresztą wielokrotnie dyskutowałem na ten temat z kolegą Markiem, że w pierwszym pokoleniu nie było jakichś rewelacji, ale moja konsekwencja i taki gołąb, krzyżówka, powiedzmy tam, no, Hermes, zresztą to dzisiaj w rodowodach będzie widać, moja linia, Mudek, później gołąb dorosły, testowany i łączony ponownie z moimi gołębiami. Tu już się mi udało kilka wyhodować asów lotowych. Wyjątkiem w tym względzie jest para u mnie, która jest, można powiedzieć, z oryginalnej gołębi od Marka Rzepki. Mianowicie samczyk jest Van den Abele z układu jego najlepszego gołębia rozpłodowego 1156, po którym wyhodował wybitne gołębie, a tylko wizytówką to były dwa gołębie, córka i wnuk, w locie olimpijskim młodych, wilczej, kiedy z całej tej plejady ponad 700 gołębi zostało tylko 17 gołębi, te dwa gołębie się obroniły, wróciły, po prostu nie dały się zgubić, to mówię ojciec, natomiast matka to jest coś wyjątkowego, to jest z oryginalnych gołębi Kisa Bosue i to jest absolutnie udokumentowane wiarygodnie. Ta para no, wydaje gołębie wybitne.
jakoś tak nie miałem szczęścia, żeby dużo tych gęby wypuścić. Ale po prostu przykład dam w tym roku, lot bardzo szybki, maratoński pierwszy, 720 km, prędkość powyżej 1600 metrów na minutę. Pierwszy w sekcji tu siada właśnie syn z tej pary, drugi gołąb z tej pary, to on był 3-letni, drugi 2-letni gołąb również zdobywa konkurs, ten 2-letni gołąb robi świetny wynik w Generalnym Mistrzostwie Polski. W każdym bądź razie te gołębie no, o bardzo wielkiej klasie dużo dobrego wniosły do mojej hodowli, jak również dalsze pokolenie, już wnuki, kontynuacja dalsza, wprowadzenie do moich hodowli również to się sprawdziło. No, co poza tym tutaj w tym względzie powiem, no tutaj nie sposób, żebym nie wspomniał tercet państwa, tak mogę nazwać, łepuchów. Pan Irek nawiązał ze mną kontakt w 2009 roku. Wymieniliśmy sobie gołąbki. On, otrzymałem od niego samiczkę czystej krwi Dirk van Dijk. Opowiadał historię, w jaki sposób rodziców zdobył. Ci rodzice są w internecie. W każdym razie samczyk jest wnukiem kanibala, natomiast samiczka jest wnuczką dwóch braci kanibala, Burgess i Gigant. I te gołębki tak złączone wydały tą samiczkę, która jest u mnie. Połączyłem tą samiczkę z samczykiem wyhodowanym po bracie moim, znaczy ten samczyk to jest, wywodzi się z brata mojego srebrnego, a ten brat był złączony z samiczką, znowu oryginalną, Jansenką z hodowli pana Stasia Czarnego, którą mi sprezentował. Ona ma też fenomenalny rodowód, bo po prostu ze strony ojca tam idzie na linię piątego najlepszego lotnika Holandii u małżeństwa Kuiper. Ze strony matki to jest po córce olimpijczyka z Blackpool, a ten olimpijczyk z Blackpool był połączony z córką rezerwowego z Kapsztad. I ten układ, który u mnie funkcjonuje od 2010 roku, no jest wyjątkowy. Podam tylko przykład, bo w 2010 wypuściłem sobie jedną parę młodych. W lotach młodych tam to było tylko takie testowanie, natomiast w 2011 jako roczne okazało się, to dwie samiczki były włączone do lotu, znaczy jedna do rozpłodu, bo była inna, jest na znakomitych oczach, a druga poszła do lotu. Ta, która była w gębniku lotowym, zdarzyła się taka historia. Od razu w pierwszym locie jej samczyk przyszedł tak strasznie ranny, że nie dało się go uratować. Ona została luźna. Była smutna przez tydzień. W kolejnym tygodniu zaczęła konkurować z samiczką o samca z inną samiczką. I proszę wyobrazić, lot, piękna pogoda, czekam 320 km, naraz nadlatuje jak tajfun, tylko zaszumiało nad głową, gołąb się mi melduje z kierunku oczywiście idealnego, rejestruje się, patrzę, jest to ta samiczka 3082. Czekam i czekam, no już byłem zaniepokojony, że mam lot nieudany, bo w takim locie no muszą gołąbki siadać. Po 9 minutach mi siada następny gołąb i oczywiście siadają jeden za drugim. Okazuje się w sekcji, że ta samiczka jest pierwsza, natomiast te po 9 minutach to są, tam było 5 gębi w pierwszej dziesiątce. Za tydzień sytuacja się powtórzyła. Ta samiczka znowu przylatuje jako pierwsza. Po 8 minutach dolatują następne gołębie. I okazuje się, że już byłem spokojny, że w sekcji ona jest pierwsza z wyprzedzeniem, po prostu te gołąbki, które ruszyły po 8 minutach, to są drugi, trzeci, tam piąty i tak dalej znowu. Czyli powtórzyła taki duże wyprzedzenie. Ja po prostu później troszeczkę po prostu nie
taktycznie nie, źle to rozegrałem, bo ta samiczka jednak przegrała później konkurencję z tą prawowitą samiczką, trzeba było tą prawowitą usunąć, ona się troszkę zniechęciła, zrobiła jeszcze kilka konkursów, ale po prostu to już nie było tak, tak rewelacyjnie, to znaczy nie miała 5 czołowych A i nie miała 4 czołowych B, tylko jej tak brakowało. Tu z jednej strony brakowało jednego super konkursu i z drugiego. Ona miała te konkursy, tylko słabe. I dodam, za rok, czyli w 2011, mamy rok olimpijski w Gębiach Młodych. Po tej parze wypuściłem tylko dla siebie jedną parę gołąbków. Pomimo, chodzi o tą parę od braci Łepów? Łepów, to znaczy po tej samiczce. Tak? Tak. I wypuściłem, i potem samczyku, co u mnie wychowane był z linii srebrnego i tej jasenki od pana Czarna. Wypuściłem tylko jedną parę, ale po tych dwóch samiczkach, po tej jednej tak super latała i po tej drugiej w rozpłodzie, miałem po jednym gołębiu młodym. Czyli były 4 gołębie w kadrze. 2 dzieci, 2 wnuków. 7 lotów. Proszę wyobrazić, ta córka bezpośrednia, już w pierwszym locie, wyprzedzenie, bardzo szybki lot, skupienie duże, ona przyszła 3 minuty wcześniej nad wszystkimi gębiami. Wygrała oczywiście ten lot. Później jak od 5 lotu zaczęły się loty pod wiatr, przy pięknej pogodzie, no te gołębie po prostu kompletnie zdominowały układ. Tylko żeby nie przedłużać, powiem, w ostatnim locie, to bodajże było gdzieś 340 km, wszystkie 4 przyszły jako pierwsze. Najpierw przyszedł wnuk, odsiedział 3 minuty na dachu, w tym czasie nic nie przyszło, zarejestrował się, druga przyszła wnuczka i przyszła córka, przyszedł syn. Po prostu no ścisła, absolutnie ścisła czołówka. I co dodam, bo to jest istotna informacja, uważam, że nie zgubiłem ani no, bezpośrednio z pary, ani z wnuka do tej pory żadnego gołębia. Druga informacja istotna. Gdy przychodzą loty z prędkością powyżej 1500-1600 km, te gołębie już tam nie dominują. Im o najbardziej odpowiada konkurs, gdy się zaczyna na prędkości około 1300 km. Czyli to po prostu takie loty są bardziej wymagające. Metrów na minutę. Metrów na minutę, oczywiście, tak, tak, przepraszam. No, zastanawiałem się chwilę, o jakim dystansie rozmawiamy, no, ale nie, to metrów na minutę, tak, że koledzy sobie już tam poprawią no, sami. Bo natomiast przy tych bardzo szybkich lotach to linia sprintera jest absolutnie niezawodna. No i te gołąbki z tego układu Wandena Belekis, Bosua również, to wtedy one tutaj dominują. Także tak to tutaj z tego wygląda. Jeszcze jedna trzecia informacja. Testowałem te gołębie na lotach maratońskich. Nie zginął mi żaden, tak wcześniej spóźniłem, ale niestety w takiej konfiguracji, jakie były łączone, one no, nie nadają się do tych lotów. Po prostu niewiele, ale im jednak brakuje i tu, jeżeli by chcąc je włączyć, to są wybitne średniodystansowce, tak jak był najlepszym średniodystansowym gołębiem w Belgii Hannibal. Natomiast powyżej 700 km, no troszkę to jest inaczej. W każdym bądź razie tutaj no z wielkim, zresztą zawsze uznaniem dla braci Łepów i się odnoszę, bo uważam, że są to bardzo, ale to bardzo solidni hodowcy. I te gołębie tutaj właśnie to, co widzimy, tutaj słyszymy, bardzo wzbogaciły hodowlę tutaj kolegi Stanisława, prawda? Tak, dokładnie. Ja mogę się pochwalić, że w tym roku na poziomie sekcji na 13 lotów, gdzie krótko powiem o locie, o sezonie, bo sezon był no wyjątkowo trudny, mam 7 razy pierwsze miejsce w tym sezonie. Poza tym na 11 takich współzawodnic podstawowych wygrałem 9. No to też o czym świadczy. Natomiast o sezonie lotowym, na skutek jakichś takich ruchów odśrodkowych, koledzy, którzy no nie zawsze mają dobre wyniki w lotach, szukają jakichś zmian, uważając, że to im pomoże. Myśmy zeszli z trasy
tym roku, tej, można powiedzieć, bardziej zachodniej, wzdłuż autostrady czwórki, kierunek Wrocław i dalej, na trasę bardziej północną, Poznań, a nawet jeszcze niektóre loty były bardziej wychylone w kierunku wschodnim. Efekt był taki, że od razu 1 maja to była katastrofa kompletna. Po prostu wielu hodowców już przegrało cały sezon. Ja tutaj znowu muszę powiedzieć z dużą satysfakcją, coś co dominuje od wielu lat, jest cechą mojego szczepu. Ja w tym locie się doskonale obroniłem. Miałem na spisie 54 gołębie, w pierwszym dniu mi wróciło 30, w drugim już miałem 40. W sumie doszło do 45 gołębi, także to była sprawa wyjątkowa. Drugi lot został oczywiście odwołany, bo nie mieli koledzy co wkładać. W trzecim locie pojechaliśmy, przywieziono gołębie, ale tu myślę bardziej ze strachu niż dlatego, że nie mogły być wypuszczone. No i dopiero od czwartego lotu zaczęła się normalna rywalizacja, także w sumie było tylko 13 lotów, troszkę sobie odbyliśmy tylko dwa loty maratońskie. Troszkę tutaj żałuję, że nie wystawiłem sobie do mistrzostw okręgu kategorii M, bo uważałem, że no, wynik ponad 400 koeficjentów, wartość w kategorii M to będzie za słaba. Okazało się, że tylko przy tych dwóch maratonach, przy tak trudnym sezonie lotowym, był to wynik, który by mi dał miejsce w pierwszej dziesiątce. Także całkiem przyzwoity. Absolutnie tak. No, w sekcji zresztą jako jedyny zrobiłem ten wynik w maratonie, gdzie dodam, że w ubiegłym roku w sekcji mieliśmy kolegę w maratonie, Władzia Kobłeckiego, który był mistrzem okręgu. A w tym roku, no, w tych dwóch lotach sobie jego gołębie nie poradziły i nie miał tych trzech gołębi z dwoma konkursami. Tak to. Tutaj kolega wspominał o gołębiach z rozpłodu, ale my tutaj jeszcze dużo gołębi kolegi znamy z tych nas, które kolega nadaje, czyli ten SN67, srebrny, ten Aramis, o którym wspominał, Zorro. Kolega też jeszcze wspominał o wielu innych gołębiach. To może powiedzmy troszeczkę o tych gołębiach właśnie, które mają takie charakterystyczne nazwy. To znaczy tak, no kiedyś przy tej małej hodowli to każdy gołąb miał swoje miejsce w gołębniku. Miałem dużo werwy, dużo zapału. Cały czas wolny mogłem poświęcić, chociaż to czasem troszkę kolidowało z obowiązkami rodzinnymi. Ale tak przerwę ci, Haczyn, jeszcze rozwodu kolega nie miał. Nie, tak jak nie. Kolegi ten... jednego ostatnio byliśmy? Nie, to absolutnie nie. Jeszcze w tej chwili zresztą bardziej mnie rodzina wspiera, żebym jednak, jeżeli już nie będę mógł sportowo uczestniczyć, tak żebym jednak tych kilka gołębi miał. Jeżeli ja sobie sam nie poradzę, to w tym gołębniku, powiedzmy ogrodowym, zawsze będzie wsparcie w obsłudze i tak dalej. Także tutaj, czym charakteryzowały się poprzednie lata? Pracując w zespole szkół mechaniczno-elektrycznych, będąc na stanowisku dyrektora, dla mnie koniec kwietnia i maj praktycznie to mnie bardzo absorbował w pracy, bo były najpierw obrona prac dyplomowych, a później były matury. Także ten okres to był dla mnie bardzo trudny, jeżeli chodzi o prowadzenie hodowli. Ja nawet w najwybitniejszych latach nie zaczynałem z wysokiego pułapu. Poza tym miałem troszkę zimny ten gołębnik, bo to murowany taki gołębnik, on się powoli rozgrzewał. Natomiast gdy już była, powiedzmy, ta druga połowa czerwca, gdy był lipiec, no to dominacja była już wtedy absolutna i wszystko to, co można było nadrobić, było nadrabiane, także tutaj szło. W tym czasie to po prostu, tak jak mówię, wśród tej nielicznej grupy gołębi było kilka tak fantastycznych indywidualności na czele ze srebrnym, później ze sprinterem, który sprinter wymaga, tu kilka słów, jest on do dzisiaj w gołębniku rozpłodowym. I co ciekawego powiem o tym gołębiu. Zawsze, nigdy go nie wysłałem dalej, jak do był w Świnoujściu, był w Międzyzdrojach, czyli 610-620 km. Nigdy na żadną lot zagraniczny nie był wkładany.
W 2003 roku jego córka Malwa uczestniczyła w locie z Brunswick, 750 km, zdobyła czołowy konkurs, ale ona wtedy walczyła o tytuł najlepszego lotnika oddziału i wygrała z moim Srebrnym i z moim Plejadą. A ona jest nie, niczym innym jak przyrodnią siostrą Srebrnego, po matce Srebrnego i po sprinterze. Później ona to powtórzyła jeszcze w 2004 roku. Ale później w dalszych latach jakoś tak u mnie utrwaliło się przekonanie, że młode po tym gołębiu, one znakomicie latają kategorię A, B, tą C krajową do 600 km, że to raczej nie są maratończycy. W ubiegłym roku mieliśmy w okręgu taką nietypowe współzawodnictwo maratońskie, mianowicie z tej 50 do GMP na 3 maratony trzeba było wytypować po 20 gołębi i trzeba było uzyskać 7 konkursów. No to wymóg był niesamowity. I musiałem sięgnąć po córki sprintera. I zdecydowałem się, dwie samiczki dwuletnie włożyłem i jedną trzechletnią. W obydwu przypadkach te dwuletnie były z jednej samicy ze szczepu Schellens od pastora Redera z Niemiec. No, człowiek, który w takim filmie o nim poznałem go zresztą osobiście, bo mistrzowska szesnastka, zdobył mistrzostwo Niemiec w roku 90. Człowiek no, niezwykle po prostu uczciwy. Był wielkim przyjacielem Schellensa w takiej książce opisanej w Niemczech, gdzie tam opisani są ci najwięksi fani szczepu Schellens. To on tam jest, miał kilka wybitnych gołębi ze szczepu Schellens. W każdym bądź razie mówię, dwulatki były z tego układu, natomiast trzechlatka też była z samiczki od pastora Redera, ale innej, takiej po prostu troszkę inaczej poprowadzone. Tam był Fleming. Też Wanderer wchodził słynny, który miał trzy pierwsze miejsca z wyprzedzeniem Muchelensa i tak dalej. I co się okazuje? Pierwszy lot maratoński w ubiegłym roku, pogoda piękna. Telefonicznie umawiam się z kolegą, że ma przyjechać na lot. Ja mówię, no nie ma szans, no gdzieś koło czwartej, po czwartej. No, on mówi, no będę u ciebie w pół do czwartej. Szykuję, jak to się zwykle bywa, na odpowiednią biesiadę, żeby z radością czekać na przylot gołębi. Urządziłem tam na leżaki i stoliczek i tak dalej. Idę do gołębnika popatrzeć na zegar, czy funkcjonuje. Patrzę, gołąb jest zarejestrowany. No było to dla mnie wielkie zaskoczenie, było to 15 po trzeciej. Mówię, skąd gołąb? Patrzę, 30:66, córka sprintera. No i tak, ja nigdy w trakcie lotu nie przerzucam w zegarecze, żeby się tam orientować, o której, co i tak dalej. Zawsze dopiero jak się skończy konkurs, to sobie na spokojnie patrzę, bo jednak uważam, że każde urządzenie elektroniczne może się zawiesić, żeby sobie nie sprawić przykrości. Poleciałem do gębnika, patrzę, ona pięknie stoi przed swoją celą i to w takiej dobrej dyspozycji. No to czekam z niecierpliwieniem. No i faktycznie, okazało się, że ona była o godzinie bodajże 15:02, następny gołąb był 15:32 i wtedy w krótkim czasie zaczęły mi gołębie pięknie siadać. Miałem super wynik w okręgu 7 na liście okręgowej, także fajnie to wyszło. No. I druga z tych, jedna z tych, jej siostra dwuletnia się trochę spóźniła, natomiast druga, rok starsza, przyszła również w konkursie, samiczka. W następnym locie, no niestety tą liderkę sobie troszeczkę zepsułem, bo ona mi w niedzielę, jako wdowa, w niedzielę i we wtorek zniosła drugie jajko. I zamiast odpuścić sprawę, ja te jajka zlikwidowałem, dałem na lot i przyszła. To był lot nocny, dwudniowy konkurs, ona przyszła na drugi dzień w godzinach południowych tak strasznie zmęczona, że już na maratonie wkładałem już na trzeci. Natomiast druga z tych sióstr przyszła bardzo dobrze w tym locie i w ostatnim locie, jej konkurs był dwudniowy, też kilka tego gołębi było w pierwszym dniu, upał pod wiatr. Tamta starsza samiczka przyszła, u mnie była pierwsza. Także na trzy wkładania zrobiła trzy konkursy i dodam, w tym roku już poszła
programowo dwa maratony. Ona jest u mnie w pierwszym maratonie trzecia, w drugim maratonie jest pierwsza. I jej siostra, znaczy ta Szelenska młodsza, po prostu siostra tamtej, która miała tak w okręgu na kilka tysięcy gębi drugie miejsce, w tym roku dwa razy jest druga. Także no tu się okazało, że ze sprintera można również tymi gołębiami świetnie, tak w lotach szybkich, jak i w lotach podwiadwu, ale no, konkurować nawet w lotach maratońskich. To jest coś wyjątkowego w tym względzie, bo one w lotach takich, powiedzmy, w kategorii B to są no, naprawdę tak, był kiedyś ojciec, są takie święte. Tutaj widzimy, kolega Stanisław bardzo dobrze zna swoje gołębie, zarówno i te z rozpłodu, i te gołębie lotowe. I na pewno decyzja, którą podjął, a mianowicie decyzja dotycząca likwidacji hodowli, nie jest dla niego decyzją łatwą. I wypada też zapytać, jak już tu jesteśmy, będziemy te gołębie fotografować, postaramy się znaleźć dla nich nabywców, takich, których te gołębie by bardzo satysfakcjonowały, ktoś to by zrobił z nich pożytek. A kolegę Stanisława zapytamy, co leży u podstaw takiej decyzji o likwidacji hodowli, bo na pewno, jak widzimy, u takiego pasjonata jak kolega Stanisław jest to decyzja bardzo trudna. No faktycznie tak jest, ale tak powiem najszczerzej, ta decyzja dojrzewała od tego roku, od wiosny. Ja byłem dobrej myśli, pomimo że te moje gołębniki lotowe są bardzo trudne do obsługi, szczególnie wtedy, kiedy muszę korzystać z pomocy żony. Bo powiedzmy tam na parterze nie ma problemu, w ogrodowym nie ma problemu, pierwsza kondygnacja, wygodne schody, ale już ta najwyższa, siedziba srebrnego, po prostu tam to jest spinanie się po ściance wysokogórskiej. To jest, tam nawet nie ma drabinki, bo jej nie ma gdzie umieścić, trzeba na rękach i na nogach się wspierać i tak dalej i wychodzić. Ale jest to z drugiej strony no, gołębik doskonały, jeżeli chodzi o warunki lotowe, najlepszy. I tam cała plejada asów lotowych zawsze miała wybitną formę. Z tamtego gołębika właśnie się... Tak, z tego najwyższego, na który zwracałem uwagę, gdyśmy na polu taką robili migawkę filmową moich gołębników. To były, no i tak lata lecą, coraz trudniej i jest problem troszkę w tej obsłudze. Natomiast w tym roku w swoich planach przygotowania się do sezonu połączyłem już gołębie po 15 lutego. Nawet wtedy nie było jakichś wielkich mrozów, oczywiście była łagodna zima i udało się mi to zgodnie z moimi planami wszystko zrealizować. Gołębie były naprawdę w dobrej dyspozycji. Ja tylko może dodam, w grudniu od 1 do 10 była kuracja parastopem, 5 dni przerwy, zaszczepione cały stan hodowli, 100 gołębi, mykosalmowirem, po 3 tygodniach powtórzone szczepienie mykosalmowirem. Wyszło to świetnie. No i po połączeniu tych gołębi w terminie takim, można powiedzieć, bardzo dobrym, niezależnie od wieku, bo wszystkie pary poznosiły jajka. I no, tutaj z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że na palcach jednej ręki bym policzył tylko jajka czyste, chociaż gębie w tym czasie nie były wypuszczane. Dopiero po zniesieniu tych jajek, ja delikatnie wtedy próbuję gołąbki wypuszczać, które są już spokojne, są ostrożne, pomimo że na polu leżał śnieg, ale jakoś tak sobie pomału radziły i przynajmniej tam 2-3 razy w tygodniu miały trochę wolności. Ale co się wydarzyło? W marcu, i to na początku marca, wtedy, kiedy już były jajka, później zaczęły się kluć młode. No, mówiąc tak kolokwialnie, dopadła mnie taka straszna jakaś zwariowana grypa, jak to mówili tutaj u nas, 550 wirusów. Byłem u lekarza, żadne antybiotyki, nic nie pomagało. Coraz gorzej. Nie mogłem się wykurować, na przykład, żebym sobie odleżał
i jakieś bańki postawił, bo w tym czasie no, trzeba było co najmniej 3 razy dziennie być w Gębnikach, bo te maleńkie młode no, tego wymagały. I niestety ta zima trzymała do połowy kwietnia. Jeszcze tutaj 14-15 kwietnia to w ogrodzie było około 0,5 metra śniegu. Także no, to była dla mnie katastrofa. Nastąpiło tak straszne wyniszczenie organizmu, że ja po prostu po każdej obsłudze gołębi to się słaniałem na nogach, wracałem mokry i tak dalej. Tak, nie miałem szans tego. Po raz pierwszy w życiu od 40 lat nie miałem przyjemności iść do gołębi. Robiłem to z taką niechęcią, bo mój stan zdrowia absolutnie na to nie pozwalał. I niestety skutki tego, pewne powikłania zostały efektem jest. Co zresztą już jest w jakimś stopniu udokumentowane, ale czynię w tej chwili dalsze badania. Efektem tego jest no, bardzo osłabiony system immunologiczny u mnie. Zalecenie lekarskie, że jednak obsługa, czyszczenie gołębi, gdzie tam jest skupisko bakterii, wirusów, jakichś innych toksyn, to absolutnie dla mnie jest w tej chwili niebezpieczne. Że mogę w każdej chwili być zainfekowany. Poza tym pojawiły się pewne sprawy też alergiczne. No i tak już wtedy sobie na wiosnę powiedziałem, no na drugą zimę się absolutnie już z gołąbkami w takiej formie nie będę wiązał. Czyli kolega, tak jak powiedział, będzie chciał zostawić tylko sobie takie kilka gołębi, no, takich weteranów, tak jak wspomniał, żeby tutaj przy domu w gołębniku ogrodowym przybywały. Natomiast żeby się już hodowlą nie zajmować, nie pogarszać stanu zdrowia, że tak powiem, nie dobijać się w kolejnych latach, to niestety trzeba z hodowli zrezygnować. Tak? To znaczy z punktu widzenia właśnie sportowego, to absolutnie no, jestem zmuszony do rezygnacji. Nie mam następcy, w sensie nigdy gołębiami nie interesował, w sensie takim bezpośrednim, chociaż zawsze tam pytał o wyniki lotowe i tak dalej. Żona jest skłonna pomóc w obsłudze, ale tylko tutaj w układzie parterowym. No i konsylium rodzinne tak zdecydowało, żeby po prostu no jednak zrezygnować z tego sportowego uczestnictwa w lotach, bo pewne no, problemy się mi zdrowotne powtórzyły we wrześniu. Zresztą w tej chwili też nie jestem do końca dysponowany, jak słychać, bo i lekka chrypka, i od czasu do czasu kaszel. No i jestem w trakcie badań szczegółowych. Także z kolei tu no, absolutnie nie chciano się zgodzić, bo ja tak w pierwszej chwili mówię, jak nie będę latał, to nie chcę w ogóle gołębi. Ale jednak żona uznała, jej decyzja, że mówi, tych kilka twoich gołębi najbardziej takich zasłużonych, jak powiedzmy ten 14-letni sprinter, jak kilka takich weteranów, tutaj mam Kier 32, 72 konkursy ma, masz 12 lotów maratońskich w konkursie. Gołębie to z sentymentem, bo tak, kolega no, wspomina, że te zostaną. To są po prostu jak członkowie rodziny, bez przesady. Po prostu te gołębie mnie znają, ja je znam, jest to coś wyjątkowego. No i w tej chwili po prostu no, jest taka decyzja, żeby no, te kilkanaście gołąbków zostało, natomiast... Pozostało? Tak, tak. Natomiast te gołębie, po tak trudnym sezonie lotowym, które zostawiłem, to naprawdę mają swoją wartość. Rodowodowo są robione według mnie no, fachowo, perfekcyjnie, że z tych gołębi, ja zresztą tu proponuję od razu złożenie pewnych gołębi w pary, żeby łatwiej na obcych gębnikach można było się no, dochować dobrych gołębi. Także tam są gołębie naprawdę wysokiej klasy, które musiały przebrnąć nie tylko ten sezon lotowy, ale i z odpowiednimi wynikami oczywiście. Podobnie zresztą w rozpłodzie, jak wcześniej wspomniałem. Był czas, kiedy trochę tych gołębi z zewnątrz wchodziło i tych par eksperymentalnych było dość dużo, ale w ostatnim okresie to się wszystko ustabilizowało i te gołąbki, które w tej chwili są w rozpłodzie, to naprawdę są już takie sprawdzone i o, ta wartość tych gołębi po nich no, stanowi taką naprawdę określoną klasę. Ja zawsze mówię, jak ktoś u mnie nabywał młode, jeżeli, mówię, najoptymalna liczba to jest 4 młode. Z różnych par równowaga płci. Można łączyć ze sobą, można łączyć w krzyżówce, wracać i tak dalej. Ale
na pewno z tych czterech gołębi, czy to w pierwszym, czy w drugim pokoleniu, wyłoni się coś, co będzie satysfakcjonowało nowego właściciela. I tak myślę, że również no, teraz tak to będzie. Będziemy też starali te gołębie kolegom zaprezentować, wystawimy je u nas na aukcjach. Będą, tak jak kolega wspomniał, Stanisław, będą to gołębie i z rozpłodu, i lotniki. I też oczywiście każdy z hodowców będzie mógł sobie w trakcie, kiedy te gołębie będą wystawione, tutaj zadzwonić, skorzystać z porady, jak sparować mniej więcej, z sugestii, które kolega Stanisław tutaj będzie udzielał. Także na razie koledze dziękujemy. Do zobaczenia, dobry lot, a kolegów zachęcamy do zapoznania się z tymi gołębiami, które będziemy mieli wystawione na aukcjach.